Witajcie moi drodzy. Klip, który teraz obejrzymy, pochodzi z serwisu Whatever Podcast. Ja osobiście nie gustuję w takich podcastach, ponieważ są one formą kapitalizacji Red Pillu przy jednoczesnym wyśmiewaniu OnlyFansia. Nie mam z tym żadnego problemu, jestem tolerancyjny, możemy się śmiać z każdego, aczkolwiek one nie wnoszą żadnych wartości. I tutaj ten klip, który już praktycznie cały świat obejrzał, przedstawia kobietę, która stwierdza, że mężczyźni są mizoginistyczni i prosi o pozwolenie odejścia od stołu. Wszyscy śmieją się z tego, że nie potrafi zweryfikować, czym jest ta mizoginia, natomiast ten klip ma drugie dno, którego wiele osób nie zauważyło. Zobaczcie. Okay, you guys are all just like really misogynistic. How do you define misogyny? What? I'm just asking how you define misogyny. Can I go? Are you okay? Like, do you want, you want to go as in leave? If you, yeah, no, look, if you want to leave, you can leave. I was hoping we could continue having a conversation, but I mean... Teraz mam do was pytanie. Kto prosi o pozwolenie odejścia od stołu? Odejścia od rozmowy? Czy może wyjść? Czy osoba, która ma standardy, która potrafi stawiać granice, która została nauczona szacunku do samego siebie? Czy ktoś, nad kim prawdopodobnie była stosowana przemoc fizyczna, psychiczna, kto mógł być bity, poniżany, gnojony, wyśmiewany, prawdopodobnie przez rodziców. Ta dziewczyna, moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie czysta spekulacja, przypomniała sobie historię, jak przy stole wigilijnym, jak to mój kolega powiedział, tatuś miał zamiar zaserwować czysty wpierdol dla mamusi i ona zapytała się, czy może opuścić to miejsce, bo nie potrafiła w żaden sposób zareagować i ma takie flashbacki z Wietnamu. Teraz ja nie mam zamiaru w żaden sposób tej kobiety tutaj deprecjonować. Natomiast mam do ciebie pytanie, drogi słuchaczu. Czy uważasz, że związek z taką osobą jest dla ciebie czymś korzystnym? Czy uważasz, że związek z takim człowiekiem będzie mieć dla ciebie same pozytywne wpływy, cechy i będziesz bardzo zadowolony, będąc w otoczeniu takiej osoby? Czy uważasz, że taka osoba jest zdrowa? Czy uważasz, że zasługujesz na to, żeby być z kimś, kto jest wolny od problemów? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wchodząc w relację z taką kobietą czeka cię bardzo, bardzo długa droga do naprawy takiej kobiety? I teraz najważniejsze. Czy masz obowiązek bycia mesjaszem i zbawicielem takich kobiet? Czy może lepiej postawić sobie standardy i wymagania i związać się z kimś bezproblemowym, bez takiego środowiska, bez takiej historii i bez takich flashbacków? Dlatego Red Pill jest o mężczyznach dla mężczyzn, aby ci potrafili stawiać granice i standardy i też mieli wymagania.